Kwiaty w Dzień Kobiet to towar obowiązkowy. Dzień dobry, chciałam zapytać, tyle kwiatów? Tak. Dla kogo? No, dla wszystkich, no, których znam, no. To pięknie, piękny gest. No piękny, no. Zawsze na Dzień Kobiet pan tak się wyposaża w tulipany? No przeważnie, trzeba to docenić i dla pani też bardzo proszę tutaj. Dziękuję ślicznie, miłego dnia. Na niektórych stoiskach kwiaty rozchodziły się niczym świeże bułeczki. Dobrze idzie, dobrze. No, sprzedają się najczęściej tulipany. Róże mało kto bierze, teraz większość osób celuje właśnie w tulipany. A goździki? Nie mamy tutaj, dopiero na kwiaciarni naszej. Aha, czyli tak w taki Dzień Kobiet ile kwiatów sprzedajecie? O kurde, ciężko to określić, nikt nie liczy. No są tacy na przykład, co przychodzą po 100 tulipanów, po 30 tulipanów. Po prostu idzie. Czyli dzisiaj dużo. No trochę poszło już. Jak świeże bułeczki się sprzedają? Można tak powiedzieć. Tak z kwiatami dzisiaj? Kwiatami dzisiaj? Tak jest. Czyli obowiązek musi być spełniony. Musi być, jak na zwykle. Na Dzień Kobiet ile kwiatów dzisiaj pan? Czereczce, 5, żona już dostała wcześniej. Czyli co roku obowiązek wypełniony? Oczywiście. Ale jaka przyjemność też. Nie no, chciałem kupić te goździki. Aha. Jak to dawniej, za dawnych czasów się chodziło, no ale niestety są, ale nieładne, nie podobały mi się. Taki znak czasów teraz tulipany. Tak jest. Dzień dobry, chciałam zapytać pani, już obdarowana? Tak, jestem już obdarowana, mąż mi kupił piękne kwiatuszki. Mąż się spisał. Bardzo, zresztą cały rok się spisuje, nie tylko jednego dnia, Dniu Kobiet. Nawet koleżankę tam też dał, kupił kwiatuszki. Koleżanki obdarzył też, także pięknie spędzamy swój dzień. Choć mówię, mąż twierdzi, że Dzień Kobiet ja mam cały rok i dba o to. Aby tak dalej było, aby tak dalej, zdrówko dopisuję. 8 marca świętują także m.in. w Brazylii, Włoszech, Norwegii, Francji czy Grecji.